tło wydarzeń. Monika Kuzioczapka, witam Państwa. W związku z trwającą wojną na Ukrainie Zarząd Obiektów Sportowych przygotowuje się na ulokowanie aż 150 osób w hali Gwardii. Dziś moim gościem jest pani Monika Tkaczyk, dyrektorka Zarządu Obiektów Sportowych. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. To duże, takie logistyczne przedsięwzięcie. Proszę powiedzieć, na jakim etapie teraz jest? No, jesteśmy cały czas na etapie przygotowania. Jesteśmy prawie, ale tak jakby można powiedzieć kolokwialnie, prawie robi dużą różnicę. Jesteśmy gotowi, mamy już rozstawionych 150 łóżek. Wolontariat nam pomaga, te łóżka już są z pościelą świeżą i czekamy na uchodźców. Też mój apel do mieszkańców Koszalina spotkał się z dużym odzewem. Mieszkańcy bardzo często pomagają, przynoszą różne potrzebne rzeczy, ponieważ potrzebna nam jest na dzień dobry, na to, żeby tych ludzi zakwaterować, praktycznie wszystko, tak? I dla dzieci, i dla dorosłych. Nie zakładamy, że ludzie będą tam mieszkać w długi okres, więc jak przyjeżdżają, to oni muszą mieć gdzie się umyć, gdzie odpocząć, gdzie się przespać, tak? I takie warunki chcemy im zapewnić, żeby mieli miejsce do godnego spędzenia 1-2 dni. No właśnie, potrzebnych jest wiele rzeczy, tak jak pani powiedziała, od środków higienicznych poprzez jedzenie. Jak to będzie się odbywało? No w tej chwili jakby darczyńcy przynoszą nam różne dary. Co nam jeszcze będzie brakowało, oczywiście dokupimy, więc na razie nie kupowaliśmy nic, bo też cały czas jesteśmy w porozumieniu z innymi ośrodkami, którzy przyjmują dary i też przyjmują uchodźców. Ludzie chętnie się dzielą i też się dzielimy informacjami, kto co ma, kto ma czego za dużo, to się, że tak czyli, powiem, czyli wymieniamy. Czyli jest taka współpraca, tak, pomoc, wymiana między tymi organizacjami, tak? Jak najbardziej. No i myślę, że tutaj koszalinianie bardzo, bardzo żywiołowo reagują i przynoszą od wczoraj. Dostaliśmy już mnóstwo darów. Przedsiębiorcy też się deklarują z pomocą, przynoszą żywność. Potrzebna nam jest żywność taka bardziej zapakowana, bo tam nie ma warunków do robienia. Oczywiście ciepłe posiłki zapewniamy w cateringu, ci ludzie dostaną, natomiast między tymi posiłkami czy jakieś przekąski, to muszą być rzeczy takie zapakowane, bo nie mamy też miejsca i warunków, żeby to przechowywać. Na przykład nie ma tam kuchni, są takie miejsca, gdzie możemy sobie zaparzyć kawę, herbatę. Oczywiście kupiliśmy czajniki, ale nie ma miejsca na przykład, żeby sobie zrobić kanapkę, ale można sobie coś zjeść, jakieś ciastko słodkie, jakieś takie przekąski, które dzieci szczególnie lubią, lub soki, to jest mile widziane. No właśnie, nie wiadomo, jak długo uchodźcy pozostaną w tym miejscu. Pani mówi, że kilkanaście dni. Ale tego nie wiadomo. Tego nie wiemy. Nie wiemy, ile do nas też przyjedzie. No, od soboty rano jesteśmy włączeni w tą grupę i myślę, że będzie pierwszy transport, który, nie wiem, czy to autokarem przyjadą, czy pociągiem. Pierwsi ludzie na pewno przyjadą do nas w sobotę rano, więc będziemy wiedzieć. Mamy miejsce na 150 osób, ale nie ma tam warunków do takiego życia, tak? Tam można na kilka nocy przenocować, więc myślę, że potem ci ludzie będą się gdzieś przegrupowywać, tak jak to mam taką wiedzę z innych ośrodków, że często gdzieś tam do prywatnych ludzi gdzieś jeżdżą, jadą gdzieś dalej, jadą do Niemiec, spróbują do większych miast, też mają znajomych, bo przecież mnóstwo ludzi z Ukrainy u nas pracuje, nawet w parku wodnym pracuje kilka osób już od kilku lat, więc myślę, że oni też mają swoje kontakty i próbują potem już szukać lepszego miejsca, bo u nas jest to takie miejsce do przetrwania, do odpoczęcia po podróży. Jest to taki przystanek. Dokładnie tak. I chcemy to jak najbardziej umilić, żeby mogli ci Państwo, którzy niestety są bardzo strudzeni po podróży i niestety są przez tą sytuację w bardzo, bardzo złych nastrojach, chcemy im to umilić i chcemy sprawdzić, żeby przez chwilę poczuli się, mieli ciepło i dobre warunki. No właśnie, koszalinianie od początku tego konfliktu pokazują wielką solidarność z narodem ukraińskim i bardzo zaangażowali się w tą pomoc. Ale jest obawa, że ten entuzjazm osłabnie. Myślę, że cały czas powinniśmy właśnie apelować i prosić o tą pomoc. Dokładnie tak. My prosimy. Ja naprawdę spotkałam się z olbrzymim odzewem od wczoraj. Praktycznie od momentu przywiezienia pierwszych łóżek i rozkładania tych łóżek mnóstwo ludzi się przewinęło, z mnóstwem ludzi się spotkałam. I każdy przychodzi i pyta, co jeszcze potrzeba. Więc mówimy, że na razie wystarczy na początek, bo tak naprawdę nie wiemy, kto przyjedzie, czy to będą dzieci małe, czy duże. Staramy się zapewnić wszystko, żeby było łóżeczko, żeby było miejsce dla większego dziecka, dla mniejszego, ale będziemy potem na bieżąco uzupełniać te rzeczy i tak wszystkim mówię, żeby nam starczyło zapału i pracy, sił na dłużej, bo myślę, że to nie skończy się jutro.
No właśnie, na czas, kiedy w hali gwardii będą mieszkali uchodźcy, wszystkie rozgrywki z tego miejsca, które miały się odbywać w hali gwardii, zostały przeniesione na halę widowiskowo-sportową, a więc koszykarze i piłkarze ręczni będą rozgrywać swoje mecze w hali przy ulicy Śniadeckich. Dokładnie tak. Wszystkie rozgrywki, wszystkie treningi przeniesione są na dużą halę i wszyscy ci sportowcy, którzy mieli zakontraktowane, bo sportowcy mają już umowę z nami od początku roku na ten czas, kiedy zamknięta jest hala na gwardii, wszyscy są przeniesieni na dużą halę. Czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik na hali? Myślę, że tak, chociaż to jest tak nowa sytuacja dla nas wszystkich. Wszyscy pracownicy się bardzo mocno angażują i pracujemy praktycznie po 10 godzin, ale myślę, że powoli, powoli mamy już wszystko dopięte i o niczym nie zapomnieliśmy, wymieniamy się informacjami. To wszystko się okaże, jak przyjadą pierwsi uchodźcy, jak to wszystko będzie, ale myślę, że jesteśmy przygotowani, żeby ich przyjąć. Ale chodziło mi też o halę przy ulicy Śniadeckich na rozgrywki. Tak, jest wszystko przygotowane. Tam mamy pracowników, którzy są już doświadczeni w tym. Myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Mają halę większą niż tutaj, więc muszą się tego przyzwyczaić. A w związku z tą sytuacją, taką niezaplanowaną, bo to wszystko dzieje się na bieżąco i szybko. Inwestycje zaplanowane przez Zarząd Obiektów Sportowych też muszą zostać odroczone w czasie. Dokładnie tak. No taka pierwsza inwestycja, którą mieliśmy zaplanowaną, przetarg, już jesteśmy gotowi, wszystkie kosztorysy są gotowe, wymiana właśnie podłogi na tej dużej hali musi poczekać. No i drugą, ale to już jakby jesteśmy w trakcie, składamy wniosek, wniosek jest złożony na pieniążkę z Polskiego Ładu na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią na gwardii. Ale ten wniosek jest złożony, będzie rozpatrywany, więc myślę, że tutaj myślę, że w tym roku by się nie skończyło. Natomiast remont gwardii, remont podłogi, malowanie hali, no to musi chwilkę poczekać. Zobaczymy, jak to długo potrwa. Mówiła Pani, że rozmawiała też z Panią Małgorzatą Kaweńską-Ślęzak z Fundacji Zdążyć z Miłością. Tam też przebywają kobiety, matki z dziećmi. One przyjechały już trzeciego dnia trwania wojny. Więc ta wymiana doświadczeń jest. Dokładnie tak. Pani Małgosia mówi, że te panie są takie bardzo chętne, że są na doświadczenie z innymi mamami. Wcześniej tam mieszkały takie, no, można powiedzieć, trudne mamy, które trzeba było wszystkiego uczyć od początku. Natomiast te mamy są takie bardzo chętne do pracy. One chcą gotować, chcą sprzątać, chcą jakby iść do pracy, chcą być czynne. Więc myślę, że chcą też o tej traumie zapomnieć. Chcą normalnie żyć. No właśnie, a czy Zarząd Obiektów Sportowych ma jakieś miejsca do pracy, jeżeli byłyby chętne panie? Myślę, że tak. U nas w Parku Wodnym pracuje praktycznie 45 osób. Mamy nawet już od dawna, od kilku lat, zatrudniam na stałe panie z Ukrainy i u nas jest ta sprawa bardzo płynna, ale myślę, że na dzień dzisiejszy co najmniej 2-3 miejsca będę miała do pracy, więc będziemy zachęcać, jeżeli będą takie chętne, będziemy mieli miejsca. Myślę, że jest więcej też przedsiębiorców, którzy chętnie przyjmą te osoby do pracy. To jeszcze raz apelujemy, te dary gdzie można przynosić? Na halę gwardii lub do parku wodnego. My sobie to poprzewozimy, gdzie komu wygodnie jest. Oprócz takich rzeczy, jak mówiliśmy, higienicznych, oprócz żywności, czy potrzebne są jeszcze ręczniki? Tak, jak najbardziej, ponieważ to ręczniki, kuchenki, takie rzeczy do podgrzewania. Czajników już mamy dosyć dużo, bo przywieziono nam dzisiaj, więc myślę, że czajników już nie potrzebujemy. Natomiast takie rzeczy jak ręczniki, to będą na bieżąco, one będą prane, ale też, tak jak mówiliśmy wcześniej, że ci ludzie będą nam się zmieniać, tak? Jedni przychodzą, drudzy, więc będziemy oddawać do pralni, więc to potrzebny jest czas, więc ręczniki, takie rzeczy, które trzeba na bieżąco suszyć, będziemy potrzebować. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Pani bardzo. Monika Tkaczyk, dyrektorka Zarządu Obiektów Sportowych, była moim i Państwa gościem. Do widzenia Państwu.